Zapraszamy do wysłuchania książki Katarzyny Puzyńskiej zatytułowanej Pokrzyk. Czyta Laura Breszka. Dla Pauliny Zasłonki w podziękowaniu za okazanie wielkiego serca podczas akcji Niebieskim. Prolog. Dworek Weroniki w Lipowie. Czwartek. 1 lutego 2018. Godzina 00:10. Aspirant Daniel Podgórski. Za oknem rozległo się przeciągłe wycie. Wilki nadal wędrowały po lesie. Bajka wskoczyła do łóżka wyraźnie przestraszona, a może tylko udawała, żeby nie wyganiali jej z powrotem na podłogę. Wiedziała dobrze, że nie wolno jej leżeć w pościeli. Zwinęła się w nogach, grzała się przyjemnie, jak tylko może młody, pełen życia i energii pies. Mimo to aspirant Daniel Podgórski miał wrażenie, że cały się trzęsie. Denerwował się. Czekał, aż Weronika znów poruszy temat dziecka. Policjant wiedział, że żona to zrobi. Wcześniej czy później. Przecież ostatnio wieczorami nie chciała rozmawiać o niczym innym. Tymczasem on zupełnie nie był na to gotowy. Z wielu względów. Po pierwsze, właśnie zakończył trudne śledztwo. Obserwował, jak kolega bierze na siebie winę za coś, czego nie zrobił i prawdopodobnie zostanie skazany. Podgórski czuł jednak, że musi uszanować jego decyzję. Był mu to winien. Paweł Kamiński też swojego czasu wyświadczył mu przysługę. Ale nie o to tylko chodziło. Była jeszcze druga, nadal otwarta kwestia. Klementyna Kop. Ciekawe, gdzie jest Klementyna, szepnęła Weronika. Najwyraźniej domyśliła się, co zaprząta głowę Danielowi. Jeszcze się nie odezwała? Nie. 30 stycznia znaleźli ciało zamordowanej dziennikarki. Nie wyglądało najlepiej. Poszarpało ją jakieś zwierzę, ale nie to było najgorsze. Twarz i górna partia tułowia zostały zmasakrowane. Sekcja potwierdziła, że dziennikarkę zatłuczono na śmierć. Prawdopodobnie kamieniem. Sporo ich leżało wokoło pod śniegiem, więc taką wersję przyjęto. Wydawała się logiczna, tak jak i wnioski, które śledczy wysnuli na temat sprawcy. Stare łóżko zatrzeszczało. Klementyna Kop. Zanim Kop przeszła na emeryturę, wielokrotnie współpracowali. Nigdy nie była typową policjantką. Temu zaprzeczyć nie można. Już sam jej wygląd skłaniał do pewnej dozy podejrzliwości. Wyblakłe tatuaże pokrywały niemal całe jej ciało. Głowę goliła na łyso. Najchętniej ubierała się w skórzane kurtki, czarne bojówki i ciężkie wojskowe buty. Ale niecodzienna aparycja Klementyny stanowiła jedynie wierzchołek góry lodowej. Kop zawsze robiła to, co chciała. Podczas służby kierowała się własnym kodeksem postępowania. Łamała wszelkie z góry narzucone procedury, jeżeli uważała, że to doprowadzi ją do oczekiwanego rezultatu. Bo rozwiązanie sprawy i odkrycie prawdy zawsze były dla niej najważniejsze. Z wyraźnym upodobaniem ignorowała też konieczność podporządkowania się przełożonym. Być może dlatego tak wiele razy wstrzymywano jej awans. Jednocześnie przymykano oko na wybryki, bo w wydziale nie było nikogo, kto robiłby lepsze wyniki niż ona i był bardziej doświadczony. Tego zakwestionować nie mogli nawet najbardziej zaciekli jej wrogowie, zarówno w ich komendzie, jak i w wojewódzkiej. Przynajmniej do momentu, kiedy przesadziła na tyle, że w końcu wysłano ją na emeryturę. Prawdę mówiąc, był na to czas. Mało kto nosi jeszcze odznakę po przekroczeniu 60. Uważasz, że jest niewinna? Zapytała Weronika, przytulając się do Daniela. Podgórski miał ochotę odsunąć żonę od siebie. Z trudem się powstrzymał, żeby tego nie zrobić. I to był trzeci problem, ale o nim Daniel wolał nie myśleć. Klementyna nie jest taka, powiedział. Miał ochotę zapalić, a jeszcze lepiej się napić, ale oczywiście nie mógł. Skoro minęła północ, właśnie zaczynał 395. dzień trzeźwości. Bardziej martwi mnie, że może coś jej się stało. Klementyna Kop nadawała się na idealną podejrzaną i media z miejsca to podchwyciły. Zresztą nie tylko media. Na komendzie też uważano, że to ona zamordowała Joannę Kubiak. Przede wszystkim dlatego, że Kop prawdopodobnie była ostatnią osobą, która widziała dziennikarkę żywą. Daniel zerknął na żonę. Jasne światło księżyca odbijało się w jej rudych włosach. Uśmiechnęła się do niego. Z trudem odpowiedział tym samym.
To właśnie Weronika zawiadomiła komendę, że coś się stało z Joanną Kubiak. W Lipowie sporo się działo i żona martwiła się o znajomą dziennikarkę. Zadzwoniła do niej, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku. Zupełnie nieoczekiwanie telefon Joanny odebrała Klementyna i powiedziała, że potrzebna będzie pomoc. Potem się rozłączyła i zniknęła. W lesie zostało tylko martwe ciało dziennikarki. Klementyny nie było już drugi dzień. Większość osób uznała więc, że emerytowana komisarz po prostu uciekła po dokonaniu zbrodni. Podgórskiego martwiło coś zgoła innego. Bał się o przyjaciółkę. A jeśli ją też spotkało coś złego? Zresztą to w ogóle się nie trzyma kupy, powiedział. Bajka chrapnęła głośno. Wilki w lesie ucichły, więc suczka spokojnie zapadła w głęboki sen. Klementyny nic nie łączyło z Joanną Kubiak. Dlaczego miałaby ją zabić? Dziennikarka relacjonowała zdarzenia, które miały miejsce w Lipowie w ostatnim roku. W związku z tym spotykały się wprawdzie z Klementyną, ale nie był to żaden bliski kontakt. Kop być może i nienawidziła pismaków, jak sama ich nazywała, ale Podgórski szczerze wątpił, by to mógł być motyw morderstwa. I to takiego. Doktor Koterski potwierdził w trakcie sekcji, że bezpośrednią przyczyną śmierci było swoiste ukamieniowanie. Ale powiedział też, że przedtem dziennikarce pękł tętniak. Wszystko wskazywało więc na to, że Joanna Kubiak była nieprzytomna, kiedy ją mordowano. I to Klementyna miałaby popełnić taki czyn? Bywała agresywna, to prawda. Daniel widział ją w akcji kilkakrotnie. Zdarzyło się nawet, że groziła służbową bronią szefowi techników. Ale atakować bezbronną, nieprzytomną dziennikarkę? Nie, to Podgórskiemu zupełnie do Klementyny nie pasowało. Ale skoro nie zabiła Joanny Kubiak, to dlaczego zniknęła? On znów poruszył się niespokojnie. Weronika położyła dłoń na jego klatce piersiowej. Nie chciał jej dotyku. Tęsknił za zupełnie innym. Usiadł na łóżku. Żona spojrzała na niego pytająco. I jeśli chodzi o dziecko, Podgórski nie wiedział, dlaczego sam podejmuje ten temat. Przecież chciał go unikać. Chciał powiedzieć, że na samą myśl o dziecku znów ma przed oczami delikatne ciałko zmarłej córeczki i jej maleńki grobek. Chciał powiedzieć, że się boi. Po prostu i zwyczajnie się boi. Że nie chce decydować, bo może wybierze źle. Potem pomyślał o Emilii. To była właśnie ta trzecia sprawa, najbardziej chyba paląca. Kochał nie tę kobietę, którą powinien. Co gorsza, trochę czasu potrzebował, żeby sam się do tego przed sobą przyznać. Za dużo czasu. W końcu Strzałkowska postawiła sprawę jasno. To koniec. Mieli być tylko kolegami z pracy, to wszystko. Trzeba było spojrzeć prawdzie w oczy. Spierdolił to. Przez własne pieprzone niezdecydowanie. Zróbmy to, jeśli chcesz. Powiedział cicho. Weronika marzyła o dziecku. Była jego żoną. Równie dobrze mógł to dla niej zrobić. Przynajmniej jedna osoba będzie zadowolona. Naprawdę? Tak, zapewnił policjant, chociaż wszystko w nim krzyczało. Żona chciała coś powiedzieć, ale w tym momencie zadzwonił telefon Daniela. Nieznany numer. Odebrał szybko. Cześć, to ja. Zastygł bez ruchu. Klementyna nawet nie musiała się przedstawiać. Jej głos był niemożliwy do pomylenia z żadnym innym. Poza tym zawsze wypluwała słowa jak z karabinu maszynowego. Póki człowiek się do tego nie przyzwyczaił, trudno było ją zrozumieć. Możesz wreszcie przestać się bawić w ciuciu babkę i powiedzieć, co się dzieje? Zapytał Podgórski. Nie zamierzał tracić czasu na przywitania. Mogła w każdej chwili się rozłączyć. Wcale by się nie zdziwił, nie miał ochoty na uniki. Chciał wiedzieć, co się dzieje i dlaczego się ukrywa. Spoko, ale nie za bardzo mogę, odparła Klementyna. Zabrzmiało to dość beztrosko. Podgórski słyszał jednak lekkie drżenie w jej głosie. A może to były zakłócenia na linii? Może znalazła się w miejscu o słabym zasięgu? Przecież kobieta rzadko ulegała jakimkolwiek emocjom. Ostatnio głównie w towarzystwie swojego maleńkiego wnuczka. Chłopiec zdołał skutecznie obalić barierę, którą się otaczała. Klementyna, nie mam teraz na to siły, rzucił policjant. Kamiński jest na dołku, byłem cały dzień na nogach, mam dosyć. Możesz wracać, nie jesteś już podejrzana w sprawie tej Kubiak. To nie była prawda, ale liczył na to, że ludzie na komendzie szybko pójdą po rozum do głowy.
Poza tym Kamiński wziął na siebie nie tylko trupy z Rodzanic, ale i śmierć dziennikarki. Przez chwilę po drugiej stronie linii panowało milczenie. A powinnam być, oznajmiła w końcu Kop. Daniel miał wrażenie, że się przesłyszał. To znaczy? Zapytał powoli. Co masz na myśli? Bo to ja zabiłam pismaczkę. Podgórski nie mógł wykrztusić ani słowa. Sądził, że się przesłyszał. Przyciskał telefon do ucha, jakby to mogło cokolwiek zmienić. Weronika spojrzała na niego zaniepokojona. Gdzie ty jesteś? Zapytał Klementynę. Spotkajmy się i porozmawiajmy. Cokolwiek się stało, raczej nie powinni, jak gdyby nic, gawędzić o tym przez telefon. Każdy policjant miał z tyłu głowy, że może go słuchać BSW. Choć może to zahaczało czasem o teorie spiskowe. Wszystkich funkcjonariuszy podsłuchać przecież nie mogli. Za wielka formacja, żeby dało się to wykonać. Mimo to gdzieś tam kołatało pytanie. A co jeśli słuchają właśnie mnie? Byłeś na sekcji, co? Zapytała emerytowana komisarz zamiast odpowiedzi. Jej ton znów niebezpiecznie przypominał zwykłą pogawędkę. Widziałeś jej cholerną dziarę na piersi, co? Daniel widział tatuaż Joanny Kubiak już w lesie. Wystawał spod poszarpanego ubrania dziennikarki. Wydawał się niezdarnie wykonany, jakieś kropki i okręgi, może planety. Nie przyszło mu do głowy, że to może być coś istotnego. Z tego, co wiedział, przełożeni nie planowali na razie upubliczniać informacji o tatuażu. A jakie to ma znaczenie? Zapytał. Pismaczka cały czas nosiła te swoje sweterki. Ciągnęła Kop. Nawet nie wiedziałam, że ma tę dziarę. Dopiero jak chciałam jej pomóc tam w lesie, wtedy go zauważyłam. Wtedy zrozumiałam, z kim naprawdę mam do czynienia. Znałaś ją? Zdziwił się Daniel. Przez chwilę po drugiej stronie linii słychać było trzaski, jakby Kop faktycznie przebywała w miejscu, gdzie zasięg telefonii komórkowej jest kiepski. Niestety nie dawało to żadnej wskazówki, gdzie może być. Tu w okolicy wszędzie były lasy. Wielkie, stare drzewa skutecznie blokowały sygnał. Złapać dobre połączenie niekiedy graniczyło z cudem. Klementyna równie dobrze mogła być 10 metrów stąd albo gdzieś daleko. Do tamtej chwili nie wiedziałam nawet, że to ona. Usłyszał w końcu. Głos emerytowanej komisarz brzmiał nieco mechanicznie, zdeformowany przez zakłócenia. Nie poznałam jej, chociaż od początku jej nie ufałam. Minęło tyle czasu. Ale jak zobaczyłam tatuaż, to już wiedziałam i... Klementyna umilkła nagle. I co? Zapytał Podgórski. Bał się tego, co prawdopodobnie mógł znów usłyszeć. Już chyba wolałby, żeby Klementyna się rozłączyła, niż powtórzyła to, co wcześniej. Musiała zginąć. Tego było już za wiele. Policjant poderwał się z łóżka. Stare sprężyny skrzypnęły głośno. Podszedł do okna, bo se stopy marzły na drewnianej podłodze. Trzeba będzie w końcu pomyśleć o lepszym ogrzewaniu niż kaflowe piece. Wyjrzał na dwór. Światło księżyca odbijało się od śniegu. Pełnia sprawiała, że było całkiem jasno. Niemal jak w dzień. Drzewa tańczyły na wietrze na skraju lasu. Wyglądały, jakby miały minąć budynek stajni i ruszyć do dworku. Klementyna, o czym ty kurwa mówisz? Zapytał, przyciskając znów telefon do ucha. Pieprzyć BSW. Wzięłam kamień i po prostu rozwaliłam jej czaszkę. Odpowiedziała Kop beznamiętnie. Uwierz, należało jej się jak nikomu innemu. Joanna. Emerytowana komisarz zaśmiała się chrapliwie, jakby z jakiegoś powodu imię dziennikarki ją rozbawiło. O czym ty kurwa mówisz, Klementyna? Prawie wrzasnął policjant. Nie bardzo wiedział, co jeszcze mógłby dodać. To, co wyznała Kop, zupełnie nie mieściło mu się w głowie. Mimo wszystkich swoich przewinień, Klementyna naprawdę była ostatnią osobą, którą podejrzewałby o taki czyn. Brała na siebie winę za kogoś, jak Kamiński? O co chodziło i gdzie teraz była? Nie miałam czasu, żeby zacierać ślady. Ciągnęła Kop nieubłaganie. Kamień zabrałam. Jej komórkę zostawiłam na ciele. Chyba ją znaleźliście. Pewnie Ziółek coś na mnie znajdzie. Poszłam do samochodu i odjechałam. Jeśli nawet wzięliście psy, to i tak zgubiłem mój ślad. Mylę się, co? Potem ukradłam blachy, podmieniłam i proszę. Tyle mnie widzieliście. Klementyna powiedziała to takim tonem, jakby uważała, że i Daniel jest przeciwko niej. Podgórski nie wiedział, jak zareagować. Miał ochotę zapalić, albo jeszcze lepiej się napić. Tyle dni był trzeźwy. Ale cichy głos z tyłu głowy ciągle szeptał dokładnie to samo. Jeżeli wypije, wreszcie poczuje się lepiej. Dlaczego?
Zapytał tylko, z nadzieją, że Klementyna zrozumie, że pyta o zabójstwo. Opowiem ci następnym razem, odparła Kop. To jeszcze nie koniec. Zanim Daniel zdążył coś odpowiedzieć, usłyszał kliknięcie rozłączonego połączenia. I cisza. To jeszcze nie koniec, powiedziała Kop. Jeżeli to oznaczało, że ktoś jeszcze zginie, to Podgórski liczył, że się myliła. Część pierwsza. Piekło. Niecały miesiąc później. Środa. Taki banalny dzień. Ani początek, ani koniec. I to właśnie w środę. Zabić kogoś. Wcześniej czy później każdy chyba zastanawia się, jak to jest. Jak to jest pozbawić kogoś życia? Jak to jest wbić nóż w ludzkie ciało? Wejdzie gładko, czy to będzie trudne? Jak to jest otruć, udusić? Jakie to uczucie? Zerkam na ociekające krwią haki. I to właśnie one. Jak to jest kogoś zabić? Każdy chyba choć raz spotkał na swojej drodze osobę, która wyzwoliła w nim takie emocje, że to pytanie po prostu samo się nasuwało. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie, to ja mu nie wierzę. Tak więc uważam, że każdy chciał kiedyś kogoś zabić. Każdy. A może nie mam racji? Może to spotkało tylko mnie? Może dlatego, że nie jestem normalną osobą? W każdym razie już nie jestem. Jak mogę być? Od lat żyję w piekle. To, co robię na co dzień, nie ma znaczenia. To, jak mnie widzą inni, nie ma znaczenia. Nic nie ma znaczenia. Tylko piekło, w którym jestem. Moje prywatne piekło. Nie mogę myśleć o niczym innym. O niczym. Tego nie może sobie wyobrazić nikt, kto tego nie przeżył. Zabić kogoś. Mnie takie myśli towarzyszyły bardzo często. Bardzo. Do tego jeszcze gniew. Wybuchł kiedyś, dawno temu i nadal tkwi we mnie. Jak zadra. Drzazga. Gniew tkwi we mnie i w żaden sposób nie potrafi znaleźć ujścia. Mogę próbować go uciszyć na wszystkie możliwe sposoby, tylko że żaden nie działa, bo to jest tego rodzaju uczucie, które wypełnia wszystkie osoby, które jak ja trafiły do piekła jeszcze za życia. Żadnej ulgi, nawet najmniejszej. Myśli palące jak sam piekielny ogień. Ogień piekielny? Brzmi tak głupio, tak pretensjonalnie, ale to prawda. Ogień piekielny. Nie da się tego opisać w żaden inny sposób. Możesz uśmiechać się na zewnątrz. Możesz być osobą, która odnosi sukcesy, ale to, co jest w tobie, to jest piekło. Zabić kogoś. Można mieć takie myśli. Nawet snuć plany. Myśleć, jakby się to zrobiło. Jednak kiedy przychodzi ten moment i naprawdę do tego dojdzie, to człowiek po prostu stoi zaskoczony, nieprzygotowany, nie wierzy, że to się dzieje naprawdę. Zerkam znów na zakrwawione haki i na martwe ciało. Wydaje mi się, że nie da się przygotować na coś takiego. Zabić kogoś. Jestem osobą, która nie lubi dać się wmieszać w coś wbrew swojej woli. Wolę przemyśleć każdy szczegół oraz wszystkie za i przeciw. Nienawidzę dać się oszukać, omotać, wykorzystać, zmanipulować. Nienawidzę przypadków. A tym razem, w tę cholerną środę, zamknij się, bo cię zabiję, mówię. Nie milknie, więc musi umrzeć. Decyzja tak naprawdę zapadła chyba już wcześniej, tak mi się wydaje, zanim ogarnął mnie jeszcze większy gniew niż przedtem. To musiało się stać. Tylko potrzeba było czasu, żeby dać się ponieść i to zakończyć. Haki. Pomyśleć, że tak łatwo wchodzą w ciało. Tak łatwo zabijają. To zaskoczenie, że są aż tak ostre. Że są na tyle długie, że wystają z przodu, jakby ciało zostało nabite na wilgachne widły. Rzężenie. Krew płynąca z ran. Ostatnie spojrzenia. I cisza. Środa, 16:45.
Dla mnie od teraz godzina zero. Cisza. Cisza działa na gniew kojąco. Tak przynajmniej można by przypuszczać. Tylko, że tak się nie dzieje. Tak samo morderstwo. Nie przynosi ani ulgi, ani radości, ani smutku, ani gniewu, nic. Kompletnie nic. A może tylko rozczarowanie? Bo zadało się śmierć, a mimo to wszystko było dokładnie jak chwilę wcześniej. Popierdolone, wstrętne. Takie samo. A to z kolei oznaczało utratę nadziei, że cokolwiek, kiedykolwiek tę ulgę przyniesie. Skoro nawet taki ostateczny akt jak zabójstwo ulgi nie przyniósł. Prosty stąd wniosek, że nic już nigdy ci nie pomoże. Patrzysz, jak z wiszącego na hakach ciała uchodzi życie. Banalnie. Pośród klamotów porozrzucanych po domku gościnnym. Pośród pudeł niepotrzebnych nikomu szpargałów, które przeniesiono tu z głównego domu. Pośród starych znoszonych butów. Pośród ubrań, których nikomu nie chciało się oddać dla biednych. Pośród połamanych krzeseł nie od kompletu. Ciało na zakrwawionych hakach. W powietrzu zapach krwi miesza się z aromatem zupy pomidorowej. Jakie to banalne. Jakie głupie. Zbliża się 17. Jest środa. Dzień, który nigdzie nie należy. Ani do początku, ani do końca. Dzień bez życia. A ty myślisz sobie, że w tobie już dawno nie ma życia. Bo od dawna jesteś w piekle. Rozdział 1. Rozdroże przed wnykami. Wtorek, 20 lutego 2018. Godzina 14:05. Weronika Podgórska. Weronika zwolniła nieco na wybojach. Jej wysłużony jeep domagał się już gruntownego remontu. Wszystkie części trzeszczały i stukały. Samochód dożywał chyba kresu swoich możliwości. Mimo to ciągle nie mogła się zdobyć na to, żeby go wymienić. Czuła sentyment do tego auta. Tak wiele wspólnie przejechanych kilometrów i nigdy jeszcze jej nie zawiódł. Zdawała sobie sprawę, że nadawanie rzeczom ludzkich cech było dziecinne. Nic jednak nie mogła na to poradzić. No to co, Bajka? Zapytała. Sprawdzimy jeszcze tu? Suczka rzecz jasna nie mogła jej zrozumieć, ale i tak nie wyglądała na szczególnie zachwyconą. Weronika zabrała ją ze sobą do miasta, bo nie była pewna, jak długo jej wszystko zajmie. Nie chciała zostawiać jej na kilka godzin samej w dworku. Musiała załatwić kilka rzeczy. Najważniejsza była oczywiście niespodzianka dla Daniela. Mąż był na służbie, więc Podgórska chciała wykorzystać okazję. Kiedy już to załatwiła, postanowiła, że pojeździ jeszcze po okolicy i porozgląda się w poszukiwaniu domów na sprzedaż. Nie dla siebie i Daniela. Chodziło o mamę. Dominika Bednarczyk, nazwisko po trzecim mężu, jak lubiła powtarzać, ogłosiła, że zamierza częściej zaglądać do córki, a nawet od czasu do czasu pomieszkać u niej w dworku. Od czasu do czasu w wykonaniu mamy mogło równie dobrze oznaczać wprowadzenie się na stałe. To nie była dobra wiadomość. Poprzednia ingerencja Dominiki w życie rodzinne Weroniki i Daniela zakończyła się katastrofalnie. Mąż skończył w ramionach Emilii. To była już całe szczęście pieśń przeszłości, ale tym razem Podgórska nie zamierzała ryzykować. Zwłaszcza, że teraz w jej związku układało się wręcz doskonale. Można powiedzieć, że nigdy nie było pomiędzy nią a Danielem lepiej. Nie zamierzała dopuścić, żeby ktokolwiek to szczęście zniszczył, nawet niechcący. Trzeba więc było subtelnie zasugerować mamie, że na pewno lepiej będzie, jeżeli kupi dom w okolicy. Weronika miała już nawet przygotowaną odpowiednią formułkę, żeby Dominiki nie urazić. Pozostawało tylko zlokalizować dom, który matce się spodoba. Z tym jak dotychczas był największy problem. Weronika nie znalazła jeszcze nic, co zadowoliłoby wyrafinowane gusta Dominiki. Czuła się zmęczona i już miała wracać do Lipowa, kiedy zauważyła drewniany drogowskaz. Wnyki, głosił fantazyjny napis. Ktoś musiał go ręcznie wystrugać. Z jakiegoś powodu Weronika poczuła się zaintrygowana. I nieco ponurą nazwą i ręcznie wykonaną tablicą. No to jedziemy, zarządziła, zwracając się do Bajki. Włączyła kierunkowskaz i skręciła w leśną drogę. Tu było jeszcze więcej wybojów niż na szosie.
Łyse gałęzie drzew pochylały się nad jezdnią i zdawały sięgać w stronę samochodu. To przyprawiało o dreszcze. Weronika wcisnęła mocniej gaz. Spodziewała się, że podróż potrwa znacznie dłużej, bo olbrzymie drzewa zdawały się być częścią jakiejś pierwotnej puszczy. Całe szczęście las okazał się w tym miejscu wąski i dosłownie w kilka minut znalazła się po drugiej stronie. Wieś Wnyki przycupnęła po lewej stronie drogi. Chyba nic tu ciekawego nie znajdziemy, powiedziała Weronika do bajki, rozglądając się. Domki były zadbane, ale zdecydowanie nie w guście matki. Dominika wolałaby zapewne coś bardziej w stylu dworku Weroniki w Lipowie. Chyba pora się stąd zabierać. Zresztą miejsce z jakiegoś powodu wydawało się niepokojące. Podgórska zaczęła wycofywać samochód, ale w tym momencie zobaczyła, że na podwórko domu obok wychodzi jakaś kobieta. Weronika zahamowała i zaciągnęła hamulec ręczny. Skoro już tu przyjechała, to przynajmniej popyta. Dzień dobry, zawołała wysiadając. Kobieta nie zwróciła na nią najmniejszej uwagi. Ubrana była w szaro-bury płaszcz i chustę. Twarz miała niepokojąco bladą. Cała zdawała się pozbawiona kolorów. Przepraszam, zawołała znowu Weronika. Są tu jakieś domy na sprzedaż? Tu u nas? Zaskrzeczała gospodyni. We Wnykach? Jej ton sugerował, że ktokolwiek chciałby się tu sprowadzić, chyba postradał zmysły. Zlustrowała Weronikę od góry do dołu. W końcu na jej twarzy pojawił się błysk zrozumienia. Pani Miestowa, tak? Tak, nie była to do końca prawda. Weronika mieszkała przecież od kilku lat w Lipowie. Przeprowadziła się w te strony po bolesnym rozwodzie. Wcześniejszego etapu życia nie chciała pamiętać. Najważniejsze, że teraz była szczęśliwa, a z Danielem tak dobrze się układało. A! Odparła kobieta. Najwyraźniej w jej oczach miastowi gotowi byli na wszelkie szaleństwa. Tu we wsi to nie. Tu porządne ludzie mieszkają. Weronika nie mogła oprzeć się wrażeniu, że staruszka sugerowała, że mieszka tu jeszcze ktoś. Być może mniej od nich porządny. A poza wsią? Spróbowała Podgórska. No jo, pod lasem to jest dwór, ale kto by chciał się tam zbliżać? Tam złe jest. Pani tam nie jedzie, bo nieszczęście spotka. Pani tam nie jedzie. Trzeba uważać na klątwę. Rozdział drugi. Dom rodziny Orłowskich w Wielkim Leźnie. Wtorek, 20 lutego 2018, godzina 14:25. Mariusz Nowakowski. Za oknem domu rodziny Orłowskich błysnął flesz. I kolejny, i jeszcze jeden. Mariusz Nowakowski poczuł znajome bicie serca. Nie dało się go powstrzymać. To był odruch bezwarunkowy wyrobiony przez lata służby w policji. Obecność dziennikarzy oznaczała zazwyczaj jedno. Zdarzenie, do którego jechał, to nie było jakieś tam pitu-pitu. Czekało go coś mocniejszego. Najczęściej morderstwo. Prasa nie interesowała się sprawami, które uważała za błahe. Zlatywali się jak sępy do ofiary, kiedy czuli, że temat dobrze im się sprzeda. A nic nie sprzedaje się lepiej niż krew na martwym ciele. Tego też Mariusz nauczył się przez lata. W tej robocie człowiek szybko tracił niewinność i złudzenia. Bywało, że dziennikarze zjawiali się na miejscu zdarzenia jeszcze zanim przyjechała grupa dochodzeniowo-śledcza. Zapewne dlatego, że ci bardziej doświadczeni przedstawiciele mediów mieli nasłuchy na policyjne częstotliwości. Nic zaskakującego. Tak się działo na całym świecie, a przynajmniej w cywilizowanych miejscach, pomyślał Mariusz uśmiechając się ironicznie. Na przykład w Warszawie, gdzie przesłużył 20 lat. Lipowo i okolice to było co innego. Przypominały Nowakowskiemu raczej dzicz. Może nieco okiełznaną, ale jednak. Wszędzie lasy, łąki, lasy, pola, lasy, 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 lasy. Szczerze mówiąc, żygał już wszechobecnym drewnem. Drzew było tu tyle, ile zapewne w całym życiu nie widział. I wcale by tego nie żałował. Nie ciągnęło go do natury ani trochę. Jego domeną było miasto. Wśród betonu Warszawy czuł się najlepiej. W zaułkach Starej Pragi, w przejściach podziemnych Śródmieścia, wśród blokowisk na południu miasta. A tu? Tu teren był obcy i nieznany. Nie chcę, kurwa, żeby mnie kręcili. Warknął Rafał Domański wściekle. Nie możesz czegoś z tym zrobić, skoro zostałeś wynajęty. Mariusz Nowakowski spojrzał w jego stronę.
Tomański był wysokim mężczyzną o aparycji członka gangu motocyklowego z amerykańskiego filmu. Tatuaże, wąsy i broda, długie włosy, nabijana ćwiekami skórzana kamizelka i kowbojki. Brakowało tylko ciemnych okularów. Domański nie założył ich chyba tylko dlatego, że zimowy dzień był mglisty i ciemny, a dom Orłowskich należał do słabo doświetlonych. Nie jestem twoim ochroniarzem, odparł spokojnie Mariusz. Nie tacy jak Domański próbowali go wyprowadzić z równowagi. Nie taka jest moja rola w tym wszystkim. No właśnie, rzucił wyzywająco Domański. Zastanawiam się, jaka jest w tym wszystkim twoja rola, bo nie rozumiem. Mariusz wzruszył ramionami. Emerytowani policjanci najczęściej zostawali albo ochroniarzami, albo detektywami. Nowakowski obiecał sobie, że jak zdejmie mundur, nie powieli tego stereotypu. Wytrzymał miesiąc, no może półtora. Potem samo jakoś tak się potoczyło, że obecnie był prywatnym detektywem. Przestań narzekać, kochanie, upomniała swojego partnera Iga Orłowska. Była średnią z trzech sióstr. Przypominała latynoską piękność. Ciemne włosy i oprawa oczu, do tego krągłości dokładnie tam, gdzie trzeba. Iga podkreślała swoje atrybuty obcisłymi sportowymi strojami. Sądząc po sylwetce, nikt by nie odgadł, że przekroczyła już 50. Nowakowski dałby jej najwyżej 40, może nawet mniej. Iga podeszła do okna w korytarzu i przysiadła na parapecie. W zalotny sposób, ale nie nachalnie. Wyraźnie miała w tym doświadczenie. Trwała tak przez chwilę w bezruchu. Najwyraźniej czekała, aż flesze znów błysną i dziennikarze uwiecznią jej nienaganną sylwetkę w swoich materiałach z miejsca zbrodni. Opanuj się, warknęła Elżbieta Orłowska. Mimo całego uroku i seksapilu Igi, najstarsza z sióstr Orłowskich bardziej się Mariuszowi podobała. Było w niej coś przyciągającego, mimo że z reguły Nowakowski nie spojrzałby nawet na kogoś w jej wieku. Elżbieta miała klasę. Być może o to chodziło. Była rudowłosą, posągową kobietą o alabastrowej cerze i nienagannej elegancji. Granatowy żakiet, który dziś włożyła, musiał pochodzić z atelier jakiegoś projektanta. Do tego cieniusieńki łańcuszek z najnowszej kolekcji popularnej firmy biżuteryjnej. Ledwo widoczny, a jednak dopełniający całości. Nowakowski doceniał takie szczegóły i dobre, markowe rzeczy. Sam ubierał się tylko u najlepszych, nawet jak musiał tarzać się w rynsztokach w Wołomina i Pruszkowa. Pensja gliniarza nie starczyłaby na taką rozrzutność, ale miał to niewiarygodne szczęście, że pochodził z bardzo majętnej rodziny. Mógł służyć i chronić w spokoju ducha, wspierany pieniędzmi rodziców. Nigdy się tego nie wstydził, ani przed nikim tego nie ukrywał, mimo że wielu uważało to za doskonały powód do obrzucania go mniej lub bardziej idiotycznymi docinkami. Szybko przekonywali się, że nie powinni. Mariusz doskonale bowiem wiedział, że na ulicy, czy to wśród interesantów, czy kolegów w mundurach, pieniądze nic nie znaczą, jeśli nie wyrobisz sobie respektu. To z kolei wymagało hartu ducha, brawury i czasem odrobiny siły. Dokładnie w tej kolejności. Nawet teraz kręcisz tyłkiem na użytek dziennikarzy, ciągnęła Elżbieta. Szeptała półgębkiem, ale w jakiś sposób nadal zachowywała klasę. Teraz, kiedy mama została zamordowana, miej litość, Iga. Robi z siebie pośmiewisko i z nas wszystkich, opanuj się. Iga rzuciła krótki uśmiech w stronę siostry. Pilnowała jednak, żeby kąciki ust nie powędrowały zbyt wysoko. Najwyraźniej zdawała sobie sprawę, że na zdjęciach nie będzie wyglądało dobrze, gdyby uśmiechała się zbyt szeroko. W łazience leżał przecież trup jej matki. Czy to długo potrwa? Zapytał Michał Chojnacki. Wszyscy spojrzeli w jego stronę. Chojnacki był mężem Elżbiety, choć najstarsza z sióstr nie przyjęła jego nazwiska. Być może chciała podkreślić swoją odrębność, a może miała jakieś inne powody. Chojnacki był lekarzem i właścicielem centrum medycznego. Ubierał się równie elegancko jak żona. Pasowali do siebie. Sweter w serek i dżinsy lekarza musiały kosztować majątek. Nowakowski był tego pewien, miał w szafie podobne. No i proszę, cóż za ton, zadrwiła Iga i zeszła z parapetu. Stawiała nogi z wdziękiem, jak zawodowa baletnica, musiała kiedyś trenować taniec. Mężurkę temperować nie będziesz, Elżbieta? Mówi, jakby śmierć naszej matki była dla niego zwykłą niedogodnością. Coś jak korek na obwodnicy, kiedy spieszysz się na samolot. Iga, przestań wkładać w moje usta to, czego nie powiedziałem.
Żachnął się Michał Chojnacki. Od dziecka to robiłaś. Tylko teraz nie masz już kilkunastu lat, więc chyba nie wypada zachowywać się w ten sposób. Mogłabyś wreszcie troszeczkę zmądrzeć. Chcę się tylko dowiedzieć, ile takie oględziny zwykle trwają. Ja i Rafał jesteśmy umówieni na tenisa. Rafał Domański niespokojnie przyjechał ręką po długiej brodzie. Wyglądał, jakby chciał się odciąć od słów Chojnackiego. Miał rację. Jeżeli bowiem lekarz usiłował zatrzeć złe wrażenie, to jego ostatnie słowa tylko jeszcze je pogłębiły. No proszę, czyli jesteście we dwóch umówieni na tenisę? Zadrwiła Iga. W jej głosie wyraźnie słychać było szyderczą nutę. A tu mama zabita, co za szkoda. Rezerwacja hali przepadnie? Biedactwa. Przestań, syknęła Elżbieta. Wasza mama nie żyje, więc nic już jej nie pomoże. Czy będziemy sterczeć w korytarzu jak banda idiotów, czy nie? Leokadia nie wstanie nagle i nie zacznie tu radośnie pląsać, ironizował Michał Chojnacki. Przyjechał ręką po włosach, poprawiając doskonale przyciętą grzywkę. Fryzjer też musiał kosztować go majątek. A ja zwyczajnie pytam, ile to wszystko zajmie, nic więcej. Lekarz odwrócił się do Nowakowskiego. Ile to zazwyczaj trwa? Zapytał jeszcze raz. Nie ma reguły, odparł Mariusz. Wszystko przecież zależało od tego, czy trup był łatwy do obrobienia, czy skomplikowany, co technicy zastali w pomieszczeniu i tak dalej. Wciąż nie mogę uwierzyć, że mama nie żyje, odezwała się płaczliwie Adrianna Orłowska. Detektyw nie musiał nawet odwracać się w stronę najmłodszej z sióstr, żeby wiedzieć, że na jej pulchnej twarzy wykwitł purpurowy rumieniec. Tak się działo za każdym razem, kiedy się denerwowała. Szarpała też wtedy strąki przetłuszczonych blond włosów. Były na tyle cienkie, że można było przypuszczać, że Adriana przy okazji je sobie wyrywała. Celowo bądź nie. Mariusz wiedział już, że trzy siostry zostały adoptowane. O ile jednak można było pomyśleć, że Igę i Elżbietę łączą jakieś więzy pokrewieństwa, mimo fizycznych różnic, o tyle najmłodsza z kobiet zupełnie do nich nie pasowała. Adriana przypominała Nowakowskiemu rozhisteryzowane dewotki z mokotowskiego kościoła, do którego czasem z przyzwyczajenia wpadał. Siedziały w ciasnej grupie w pierwszych rzędach i rzucały księdzu dobrodziejowi tęskne spojrzenia. Adriana pasowałaby tam idealnie. I nie chodziło wcale o religijność, raczej o umiejętność toczenia gierek, którą te panie miały w małym palcu. Mariusz nie ufał Adrianie. Histeria i zbytnia emocjonalność mogły być jedynie zasłoną dymną, pułapką dla tych, którzy chcą otoczyć ją opieką. Nie bądź śmieszna, zaśmiała się Iga. Jej piękne białe zęby musiały być dziełem doskonałego specjalisty od stomatologii estetycznej. Odrzuciła ciemne włosy na ramię. Gest zdawał się wystudiowany, jakby średnia siostra nadal czekała na błyski fleszy. Nienawidziłaś matki Adriana, jak my wszyscy. Proszę sobie nie pozwalać, wtrącił się Kornel Tomczyk. Był najmłodszym mieszkańcem tego domu. Mariusz nie uważał do tej pory za istotne ustalić, ile chłopak ma dokładnie lat, ale oceniał go na mniej więcej 30. Czyli dobre 20 mniej niż średnia wieku pozostałych osób. Tomczyk był rehabilitantem i zajmował się rodzicami Orłowskich. To znaczy, póki starszy pan nie zmarł kilka dni temu, a jego żona nie została właśnie zamordowana, pomyślał Mariusz. Tomczyk stał dotychczas w głębi korytarza, jakby dla podkreślenia, że nie należy do rodziny, albo może chciał zachować się taktownie i pozwolić Orłowskim przeżywać żałobę w swoim gronie. Adriana zajmowała się rodzicami doskonale, dodał jeszcze chłopak. Była im bardzo oddana. Na te słowa najmłodsza z trzech sióstr znów spłonęła rumieńcem. Mariusz przyjrzał jej się uważnie. To właśnie Adriana skontaktowała się z agencją detektywistyczną, w której pracował. Oficjalnie to ona była więc jego klientką. Nowakowski ciągle jednak utwierdzał się w przekonaniu, że nie ufa jej ani trochę. Tak jak dewotkom z mokotowskiego kościoła, które ostatecznie okazały się pomagierkami grupy przestępczej. Podstawową zasadą mądrego policjanta jest nie ufać nikomu. To nie była tylko jego fanaberia. Tego Mariusz nauczył się już drugiego dnia służby, jeszcze kiedy odrabiał wojsko w oddziałach prewencji. Kolega namotał wtedy tak, że o mało nie wylecieli, o ile nie gorzej. Mariusz musiał sporo się natrudzić, żeby to odkręcić. Uparł się, że go nie wyrzucą.
No, zrobił to też trochę na przekór bogatym rodzicom. Uważali, że syn powinien zająć się tym, co rówieśnicy z jego kręgów, czyli niczym. Powinien brylować na przyjęciach, a nie szarpać się z kibicami pod stadionem. Nowakowski natomiast uważał, że można jedno z drugim połączyć i postawił na swoim. Potem wielokrotnie jeszcze przekonywał się, że nawet najbliższym kolegom należał się niewielki kredyt zaufania. Jak człowiek się tego trzymał, spotykał go mniejszy zawód, kiedy okazywało się, że ma rację. Jeśli zaś nie miał racji, to przecież tylko lepiej. Bezpieczniej jest pozytywnie się rozczarować, niż dostać kulkę w plecy, bo partner cię zostawił, kiedy powinien cię wspierać. Skończcie tę dyskusję, syknęła Elżbieta. Na jej twarzy nie drgnął żaden mięsień. Nie pozwoliła sobie na żaden grymas. Nie jesteśmy sami. Zapominacie chyba o tym. Skinęła głową w stronę końca korytarza. Dało się stamtąd słyszeć przytłumione głosy policjantów pracujących w łazience. Tak, i pamiętajcie, wszystko co powiecie może być wykorzystane przeciwko wam, dodał Mariusz. Nie mógł się powstrzymać. Wyraz niepokoju na ich twarzach szczerze go bawił. Także zapadła cisza. Mariusz czuł, że jego obecność w tym domu nie została powitana z zachwytem, ale mimo to traktowali go z respektem. Był przecież emerytowanym gliną i znał się na tych sprawach lepiej niż oni. Straszna tragedia, podsumował Kornel Tomczyk. Dobrze, że chociaż wiadomo, kto to zrobił. Rozdział trzeci. Wnyki. Wtorek, 20 lutego 2018. Godzina 14:25. Weronika Podgórska. Podgórska widziała we wstecznym lusterku, że staruszka robi kolejny znak krzyża. Odprowadzała Weronikę wzrokiem, aż jeep zniknął za zakrętem drogi. Dwór rozsiadł się pod ścianą lasu. Trzeba było przejechać przez wieś, potem skręcić w polną drogę. Tu asfaltu już nie było, ale o dziwo droga zdawała się mniej dziurawa. Widocznie była rzadko uczęszczana. Nic dziwnego, korzystali z niej zapewne tylko mieszkańcy dworu. Weronika widziała go już w oddali. Stał przytulony niemal do samych drzew. W oknach już się świeciło. Zimowy dzień zrobił się znacznie dłuższy, ale w środku musiał już panować mrok. Pozbawiona kolorów gospodyni twierdziła, że dwór stał latami pusty i dopiero niedawno ktoś się tam wprowadził. Też miastowy, jak wyjaśniła. Dlatego pewniakiem myśli, że może igrać ze złem, powiedziała trwożnym szeptem. A tam ktoś kiedyś umarł, niespokojna dusza. Bywa i tak, że w ciemne nocy nadal biega po wsi cały w płomieniach. Nigdy nie zazna spokoju, bo nie dożył dorosłości. Takie dusze są najgorsze. A to jeszcze mówiło się, był syn mordercy. Klątwa, klątwa dla wszystkich. Staruszka przeżegnała się trzy razy, kończąc swoją opowieść. Weronika uznała, że nie da się zwieść jej zaboboną i spróbuje porozmawiać z nowym właścicielem dworku. Potem wróci do Lipowa i przygotuje niespodziankę dla Daniela. Tak bardzo się cieszyła, że z trudem utrzymała tajemnicę. Podgórskiemu powiedziała dziś rano, że nic z tego nie wyszło, ale tak naprawdę była w ciąży. W ciąży. Udało się za pierwszym razem. Wczoraj zrobiła testy w domu, a dziś potwierdziła je badaniem w laboratorium. Ależ będą szczęśliwi. Planowała, że powie o tym mężowi wieczorem. Amortyzatory zatrzeszczały, kiedy pokonała ostatni odcinek polnej drogi i zatrzymała się przed płotem dworu. Budynek był zaniedbany, ale naprawdę piękny. Dominika byłaby zachwycona. Mniej może ruinami spalonej stodoły z tyłu, ale z tym można sobie przecież poradzić. Bajka pisnęła na kanapie z tyłu. Wydawała się zaniepokojona, albo tak się Weronice wydawało. Podgórska postanowiła zachować spokój. Co też może jej się tu stać? Poczekaj, powiedziała do Suczki. Wysiadła z samochodu i ruszyła w stronę domu. Pordzewiała furtka została zdjęta z zawiasów. Weronika weszła więc na posesję. Postanowiła okrążyć budynek i od razu zrobić kilka zdjęć dla mamy. Podziwiała piękne stare okna idąc wzdłuż ściany. Proporcje burzyło tylko jedno nowe. To były wąskie drzwi balkonowe, wychodzące prosto na spaloną stodołę. Staruszka we wsi mówiła o jakimś duchu biegającym w płomieniach. Najwyraźniej ktoś musiał zginąć w pożarze. Być może właśnie tu. Dzień dobry! Rozległo się za plecami Weroniki. Zadrżała przestraszona i odwróciła się szybko. Na ganku stał niewysoki, szczupły mężczyzna. Ubrany był w obcisłe dżinsy i czarną bluzkę.
Był w średnim wieku, ale młodzieżowa fryzura i strój sprawiały, że z daleka mógłby ujść za nastolatka. Zdecydowanie nie wyglądał też na miejscowego. To musiał być nowy właściciel. Widocznie zauważył, że Weronika kręci się po ogrodzie. Wycofała się z powrotem naprzód domu. Przepraszam, powiedziała zawstydzona. Zapraszam, zapraszam, zawołał, zanim zdążyła się wytłumaczyć. Jesteś od niego? Nie widziałem cię tam nigdzie. Chowasz się gdzieś w biurze, czy co? Najwyraźniej mężczyzna wziął ją za kogoś innego. Ja tylko szukam domu na sprzedaż. Uściśliła, poprawiając długie, rude włosy. Podobno pan dopiero co się wprowadził, ale pomyślałam, że sprawdzę. Masz pieniądze? Zapytał, jakby oczekiwał, że Weronika wozi je w aucie. Pogadajmy na spokojnie w środku, zimno tu. Mężczyzna otworzył szerzej drzwi i zrobił zapraszający gest. Bajka szczeknęła z samochodu. Podgórska znów miała nieracjonalne wrażenie, że suczka próbuje ją powstrzymać. Nie warto się było przejmować. Może ciążowe hormony sprawiały już, że Weronika za bardzo wszystko przeżywała. Weszła za właścicielem do okrągłego holu. Pachniało świeżą farbą. Ściany pomalowano na biało, ale przez całą ich długość przebiegały poziome paski. Tylko drzwi prowadzące do 6 pomieszczeń pozostały gładkie. Przepraszam za bałagan, powiedział mężczyzna. Podgórska omiotła hol wzrokiem. Drzwi pozamykano, więc trudno było stwierdzić, co działo się w pozostałych pomieszczeniach, ale tu było wręcz sterylnie. Efekt psuła porzucona na ziemi bluza z Wolverinem z X-Menów. Cała w sierści i jakichś plamach. Twarz komiksowego superbohatera zdawała się stara i pomięta. Sebastian Madej, ale to pewnie wiesz. Zaśmiał się właściciel dworku. Najwyraźniej nadal brał Weronikę za kogoś innego. Zamknął drzwi. Zamki szczęknęły głośno, wzdrygnęła się. Znów ogarnęło ją nieprzyjemne wrażenie, że może faktycznie nie powinna była tu wchodzić. Przecież ogłoszeń o sprzedaży domów można poszukać w internecie. Słuchałem właśnie wiadomości, kontynuował Sebastian Madej. Faktycznie na okrągłym stoliku pośrodku holu stało radio. Musiało być na baterię, bo Weronika nie widziała nigdzie kabla. Nadawano właśnie lokalne wiadomości. Dlatego przysłał ciebie? Skoro nie jest pan zainteresowany sprzedażą dworku, to pójdę już. Nie będę zabierać czasu. Pan chyba na kogoś czeka, ale na pewno nie na mnie. Mężczyzna przyglądał jej się przez chwilę w skupieniu. Miał bardzo blisko osadzone oczy. Nadawały mu groźny wygląd. Naprawdę nie jesteś od niego? Upewnił się. Nie wiem, o kim pan mówi. Odparła Weronika, kręcąc głową. A, to przepraszam. Musiałem się pomylić. Powiedział Sebastian Madej z trudnym do zinterpretowania uśmieszkiem. Niech pani poda mi swój numer. Jeśli będę chciał sprzedać dwór, to zadzwonię. Madej wyciągnął komórkę z tylnej kieszeni obcisłych dżinsów, by zapisać jej telefon. Weronika nie miała ochoty podawać mu namiarów na siebie, ale uznała, że niepotrzebnie panikuje. Zaraz stąd odjedzie i będzie po wszystkim. Świetnie. Niech pani sobie obejrzy ścianę, a ja pójdę po moją wizytówkę. Powiedział mężczyzna i zniknął za pierwszymi drzwiami po lewej, nie czekając na jej odpowiedź. Niech pani sobie obejrzy ściany. Polecenie zabrzmiało cokolwiek dziwnie. Mimo to, a może właśnie dlatego, Podgórska podeszła do ściany. Z daleka wydawało się, że jest pokryta jakimiś ślaczkami. Dopiero kiedy znalazła się bliżej, zobaczyła, że to napisy. Zrobiła jeszcze kilka kroków. Teraz widziała, że to było jedno i to samo słowo, napisane po kolei, tysiące razy. Umrzesz. Rozdział 4. Nad jeziorem Zbiczno. Wtorek, 20 lutego 2018. Godzina 14:30. Młodszy aspirant Emilia Strzałkowska. Młodsza aspirant Emilia Strzałkowska patrzyła w skupieniu na twarz Podgórskiego. Policjant zgasił papierosa i rzucił niedopałek prosto w topniejący śnieg. Przewróciła oczami. Miała ochotę to skomentować, ale się powstrzymała. Przed chwilą zadzwonił dyżurny z komendy. Daniel przyciskał telefon do ucha, jakby nie chciał uronić ani słowa. Musiało stać się coś poważnego. Strzałkowska uznała, że to nie był dobry moment na strofowanie. Powtórz? Poprosił Podgórski. Przejechał ręką po brodzie. Była dłuższa niż dawniej. Daniel przypominał teraz Emilii Leszka Lichotę z drugiego sezonu Watachy. Szczerze mówiąc, całkiem jej się to podobało.
Leokadia Orłowska? Mam ją znać? Policjant słuchał przez chwilę. Emerytowana działaczka społeczna, no i co z tego? Od jeziora zawiał wiatr. Niósł charakterystyczny zapach przedwiośnia. Kiedy Emilia jeszcze mieszkała w Warszawie, nawet go nie znała. Policjantka otuliła się mocniej zimową kurtką. Zjechali tu w drodze powrotnej w pobliskiej miejscowości, gdzie załatwiali kilka służbowych spraw. Daniel wyjaśnił jej, że kiedyś latem na tej polanie biwakowali harcerze. Teraz miejsce wydawało się zupełnie opuszczone. Nie tylko dlatego, że trwała zima. Drewniany, pomalowany ciemną bejcą budyneczek wyraźnie najlepsze czasy miał już za sobą. Emilia podejrzewała, że to była kiedyś kuchnia polowa. Pomalowane na zielono drzwi dwóch murowanych wychodków wisiały na zawiasach. Dawno nikogo tu nie było, ale oni właśnie szukali tu odosobnienia. Emilia jeszcze szczelniej otuliła się kurtką. Pogoda się poprawiła, ale silny powiew wiatru sprawił, że przeszedł ją dreszcz. Nadal była spocona po tym, co zrobili przed chwilą. Uśmiechnęła się pod nosem. Seks w samochodzie, jak para nastolatków. Było zdecydowanie mniej wygodnie, niż pamiętała z dawnych czasów. A może po prostu jej 38-letnie ciało już nie było tak gibkie jak kiedyś. Dyżurny zadzwonił, kiedy było już po wszystkim. Całowali się właśnie leniwie na tylnym siedzeniu. To był nieoznakowany radiowóz. Nie używano go raczej do typowych zatrzymań. Nie trzeba więc było aż tak się martwić, kto i co tam wcześniej robił. Żyganie, siganie i inne tego typu rzeczy, które aż nazbyt często serwowali im klienci, zdarzały się raczej w autach jeżdżących do regularnych interwencji. Cokolwiek się wcześniej w tym radiowozie działo, i tak zapewne to oni pierwsi się w nim kochali. Ta myśl w jakimś stopniu podniecała Strzałkowską jeszcze bardziej. Podgórskiego chyba też, sądząc po tym, co działo się przed chwilą. A może po prostu byli tak bardzo siebie spragnieni, że równie dobrze mogliby to robić gdziekolwiek. Uśmiechnęła się. Było jej teraz całkiem lekko na duszy. W tym krótkim momencie żadne problemy nie istniały. Jakby wcale nie musieli się ukrywać, albo jakby nie miała na głowie góry spraw. W tym jednej, która strasznie ją męczyła. Ta kobieta nie żyje? Pytał dalej Podgórski. Emilia westchnęła. A więc mieli trupa. Kiedy to się stało? Daniel zerknął na zegarek. Emilia machinalnie zrobiła to samo. Wtorek. Kilka minut po 14:30. Teoretycznie powinni skończyć służbę za jakąś godzinę. Skoro jednak był trup, zapowiadało się, że tak raczej nie będzie. Strzałkowska miała mieć jutro nockę, a Podgórski wolne, więc pewnie nikt się nie przejmie, że trafią im się kolejne nadgodziny. Na rano i tak nie musieli być gotowi. Będzie czas na odespanie. Normalnie cieszyłaby się, że spędzą z Danielem więcej czasu razem, tylko że wieczorem musiała odebrać syna z terapii. Nie mogła się spóźnić. Relacje z Łukaszem i tak były napięte. Ktoś jeszcze nie żyje, czy tylko ta Leokadia? Pytał dalej Podgórski, wyrywając ją z zamyślenia. Strzałkowska dotknęła jego dłoni. Przez chwilę ich palce pozostały splecione. Myślała, że to wszystko będzie łatwiejsze. Myliła się. Tęskniła za normalnością. Wspólnym chodzeniem za rękę chociażby. A najbardziej za możliwością powiedzenia wszystkim prosto w twarz: to jest mój mężczyzna, a ja jestem jego. I wara wam od nas. Spotykali się na nowo dopiero od 2 tygodni. Emilia nie chciała być tą trzecią. Miała swój honor. Ostatecznie jednak złamała swoje postanowienie, kiedy naczelnik wpisał ich razem na służbę i pojechali na zdarzenie. Później wylądowali w zajeździe, który leżał po drodze na komendę, i tak to się potoczyło. Kradli nieliczne wspólne momenty. Daniel nie chciał, żeby Weronika się dowiedziała, przynajmniej do momentu, kiedy będzie pewien, że żona nie jest w ciąży. Dopiero potem będzie można się zastanawiać, co dalej. Emilia musiała to przełknąć jak gorzką pigułkę i czekać. Tylko to pozostawało. Co? Krzyknął niemal Podgórski. Emilia rzuciła mu pytające spojrzenie. Zgasił papierosa i kiwnął głową, żeby wsiadła do samochodu. Odpalił silnik i przełączył rozmowę na głośno mówiący, żeby Emilia też mogła słyszeć. Położył sobie komórkę między nogami na fotelu. Zawsze ją bawiło, jak to robił. Ledwo się powstrzymywała, żeby i teraz z niego nie zażartować. Nie ma wątpliwości, mówił właśnie dyżurny. To był Jurek Jeleń, stary glina z krwi i kości. Dopiero niedawno przeszedł do dyżurki. Wszyscy się cieszyli, bo należał mu się awans. Jak mało komu. Klementyna Kop znów zabiła. Emilia zastygła. Odwróciła się do Podgórskiego.
Wycofał nieoznakowany radiowóz spod drewnianego budyneczku dawnej kuchni polowej i wjechał na leśny trakt prowadzący z powrotem do szosy. Topniejący śnieg pryskał spod kół. Pomiędzy drzewami unosiła się mgiełka wilgoci. Sprawiała, że las wydawał się pełen ulotnych postaci. Odkąd Strzałkowska tu mieszkała, nieraz przekonała się, że nie jest to dalekie od prawdy. Kurwa, znów kogoś zajebała, powtórzył jeleń już bardziej dosadnie. Nie wiem, co ona ma w głowie. Na to pytanie pewnie nikt nigdy nie pozna odpowiedzi, przebiegła Emilii przez myśl. Irytowało ją, że Kop ciągle ze wszystkimi pogrywała, chociażby z Danielem. Zadzwoniła do niego na początku miesiąca, ale potem nie odezwała się już ani razu. No przecież musiała wiedzieć, że Podgórski będzie się tym przejmować. Taka już była Kop. Wszystkich miała zawsze głęboko gdzieś. Liczyła się tylko ona sama. Zauważcie, że dzwonię do was grzecznościowo, uściślił dyżurny. Nie dopuszczą was na miejsce zbrodni, bo prasa dopiero miałaby używanie. Wiedzą, że się blisko znacie z Klementyną. Będą gadać, że ją chronimy albo co tam Daniel. Zwłaszcza ty masz się trzymać od tego z daleka i wrócić grzecznie na komendę. Zrozumiano? Jo, mruknął Podgórski. Małe lokalne słówko, które Strzałkowska tak lubiła. Oznaczało najczęściej po prostu potwierdzenie. Tym razem też, choć była pewna, że Podgórski sprawy nie odpuści. Za bardzo czuł się związany z Klementyną. Złapaliście ją? Włączyła się do rozmowy Emilia. Uznała, że może się odezwać. Jurek nie zdawał sobie sprawy, co przed chwilą z Danielem robili, ale wiedział, że mieli dziś razem służbę. Nikt więc nie mógł się czepiać, że Emilia jest obok, ani tym bardziej czegoś podejrzewać. Dla chłopaków z komendy byli dwójką ludzi, którzy mieli wprawdzie wspólnego syna, ale dawno się rozstali. Nie, przyznał dyżurny. To skąd wiecie, że to ona zabiła tę Leokadię? Rozdział 5. Dom. Wtorek, 20 lutego 2018. Godzina 14:40. Klementyna Kop. Klementyna Kop położyła się na polowym łóżku. Oddychała ciężko. Powietrze pachniało stęchlizną. Już samo to sprawiało, że odechciewało jej się czegokolwiek. Przejmujący chłód i wilgoć pogarszały sprawę. Takie głupie rzeczy, a mogły złamać. Zakaszlała. Przez ostatnie 20 dni zdążyła przemarznąć chyba na całe życie, ale wcale nie dlatego teraz dygotała. Cała dygotała. Zupełnie jak ta cholerna Leokadia kilka godzin wcześniej. Kop zlana była zimnym potem. Oto dlaczego. Zupełnie przemoczona. I ten krzyk Leokadii, to jej cholerne wołanie o pomoc. Gdyby nie to... Kop z całej siły uderzyła ręką o ramę starego łóżka. Deska przecięła skórę. Emerytowana komisarz odwróciła powoli głowę i spojrzała na swoje wytatuowane przedramię. Jednak nie. A wydawało jej się, że nadal płynie po nim krew. Głupia stara baba. Może miała zwidy jak ćpunka. Przejechała palcem po przedramieniu. Rysunki widoczne na ciele przykrywały inne. Te schowane, ale tamte cały czas tkwiły uparcie pod spodem. Nie było ich widać. Tylko że cóż z tego, co? Cóż z tego, jeżeli Klementyna i tak wiedziała, że tam są? Przesunęła jeszcze raz delikatnie po skórze opuszką palca wskazującego. Szukała wypukłości w miejscu, gdzie ukrywała się stara dziara. Znienawidzona. Miejsce było ledwo wyczuwalne, ale Klementyna szybko je znalazła. Miała ochotę drapać się tak długo, aż wydrapie ten kawałek skóry. Teraz, zaraz. Kop spojrzała na swoje dłonie. Paznokcie miała czarne i brudne, jakby już to robiła. Jakby pod nimi miała krew. A może tak było? Może już zwariowała, co? Tu w ukryciu zdawało jej się powoli, acz nieubłaganie, że naprawdę popada w obłęd. Mimo to nauczyła się nazywać to miejsce domem. Może dlatego, że gdyby myślała o swoim mieszkaniu w Brodnicy i o maleńkim wnuczku, oszalałaby zupełnie. Teraz tu był dom. Trzeba się było z tym pogodzić. Sama tak wybrała. Musiała. Rozdział 6. Dom rodziny Orłowskich w Wielkim Leźnie. Wtorek, 20 lutego 2018. Godzina 14:40. Mariusz Nowakowski. No właśnie, odezwał się Michał Chojnacki. Panie Mariuszu,
Ja jako przedstawiciel rodziny chciałbym przypomnieć o naszej wcześniejszej propozycji. Nowakowski spojrzał na lekarza. Elegancki mężczyzna uśmiechał się nieznacznie. Słowo pieniądze nie padło ani razu, ale wiadomo było dokładnie, że o to chodzi. Detektyw spojrzał na zgromadzonych w korytarzu członków rodziny Leokadii Orłowskiej. Na razie stanowili zagadkę. Mariusz trochę już o nich wiedział. Przeczytał stare akta, żeby przygotować się do spotkania, które zaplanował na wieczór. Miał nadzieję, że informator zdradzi mu więcej, niż udało się ustalić z samej lektury. Bo pewnie będzie pan jeszcze raz rozmawiał z policją, dodał lekarz. Pozostali orłowscy skinęli głowami w nieoczekiwanej jak na nich zgodności. Policja zdążyła już ich wszystkich wstępnie przesłuchać. Z tego, co Mariusz słyszał, ich wersja wydarzeń nieco się różniła od tego, co działo się tu przed południem. Wydarzenia potoczyły się dosyć szybko. Mariusz zobaczył Klementynę Kopp, kiedy wychodziła przez okno łazienki. Rozpoznał ją od razu. Przez 20 dni, które tu był, widział ją w mediach kilkakrotnie. Trudno byłoby się pomylić. Szalona policjantka, jak zdążyły ją nazwać lokalne portale informacyjne, rzucała się w oczy. Na żywo wyglądała jeszcze bardziej charakterystycznie. Mała, wydzierana, łysa. Krzyknął, żeby ją zatrzymać. Padło chyba słowo policja? To był stary nawyk, którego emerytura nie mogła zmienić. Kop puściła się pędem w krzaki na tyłach ogrodu Orłowskich. Nie było tam płotu. Wydostała się na drogę za domem, wskoczyła do samochodu i odjechała. Gdyby Mariusz bardziej się postarał, pewnie by ją złapał. Miała więcej niż 60. Zdawała się wyniszczona i dzika, jak te lasy wokoło. Spłoszona. O, to chyba było najlepsze słowo, żeby opisać, co detektyw zobaczył w jej twarzy. Może dlatego postanowił dać jej fory. Też zdawała się być samotnym wilkiem, zupełnie jak on. A jak będzie chciał, to ją dopadnie. Tego był pewny. Kiedy Kop odjechała, Mariusz wrócił pod dom Orłowskich. Mimo wszystko musiał zawiadomić miejscową policję, że widział Kop. Kiedy dotarł pod okno łazienki, mieszkańcy domu właśnie zaczęli się schodzić. Powstało zamieszanie, bo okazało się, że Leokadia nie żyje. Zawiadomił komendę w Brodnicy. W czasie, kiedy Mariusz dzwonił, Orłowscy najwyraźniej urządzili sobie rodzinną naradę. Zaproponowali mu, że zeznają policji, że oni wszyscy widzieli, jak Kop uciekała. Mimo, że tylko on widział szaloną policjantkę na miejscu zdarzenia, pozostali nadbiegli później. Detektyw zastanawiał się, do czego jest im potrzebne to kłamstwo. Musieli mieć w tym jakiś interes. Po to się przecież zazwyczaj kłamie. Tylko jaki? Pierwsza myśl to, że zabili starszą panią wspólnie. Ten pomysł Mariusz jednak szybko odrzucił. Po pierwsze, nie wyobrażał sobie, żeby ta rodzina z piekła rodem współpracowała ze sobą chociaż przez minutę. Nie. To nie wchodziło w grę. Po drugie, naprawdę widział na miejscu zdarzenia Klementynę Kopp. To ona zabiła Leokadię. Dlaczego w takim razie Orłowscy chcieli zeznać, że też ją widzieli? Po co? Na to pytanie Mariusz nie znalazł dotychczas odpowiedzi. Zanim zdążył dokładnie podrążyć temat, przyjechała policja i co innego zajęło jego uwagę. To jak? Zapytał jeszcze raz Chojnacki. No, zobaczymy, mruknął detektyw. Nowakowski sam nie powiedział wszystkiego, ale to, że miał swoje tajemnice, to była już zupełnie inna kwestia. Rozdział 7. Dworek Sebastiana Madeja we Wnykach. Wtorek, 20 lutego 2018. Godzina 14:40. Weronika Podgórska. Umrzesz. Weronika odwróciła się natychmiast. Była tak skupiona na napisach na ścianie, że nawet nie usłyszała, kiedy Sebastian Madej do niej podszedł. Cofnęła się. Mężczyzna uśmiechnął się dziwnie. Niech pani uważa, świeżo malowane. Ostrzegł ją. Miejscowi mówią, że nad tym dworem ciąży klątwa, że kto tu wejdzie, to umrze, że po śmierci Patryka zamieszkało tu zło i nie powinno się z nim grać. Ja tam nie wiem, nie jestem ponad to. No i można powiedzieć, że zło mnie przyciąga, lubię ryzyko, nawet bardzo. Sebastian Madej zaśmiał się cicho i podszedł jeszcze bliżej. Weronika nie miała gdzie dalej się odsunąć. A pani? Wziął w palce kosmyk jej włosów. Lubi pani ryzyko? Nie odpowiedziała. Serce jej zaczęło walić ze strachu. Czy zawsze musiała pakować się w kłopoty? Nawet teraz? Dotknęła nieznacznie dłonią brzucha.
Odkąd zobaczyła pozytywny wynik na pierwszym teście ciążowym, nie mogła się powstrzymać. Ktoś mógłby powiedzieć, że na tym etapie to dziecko jest zaledwie zbiorem komórek, ale Weronika i tak za każdym razem liczyła na to, że już je poczuje. Może dlatego, że tak bardzo go pragnęła. Sebastian Madej przyglądał się ruchowi jej ręki jak urzeczony. Cofnęła szybko dłoń. Miała irracjonalne wrażenie, że dziwny mężczyzna wie, że w jej ciele rośnie dziecko i że powinna je przed nim chronić za wszelką cenę. Niestety wizytówki mi się skończyły. Poinformował Madej, zmieniając nagle ton na zupełnie zwyczajny. Podyktuję pani mój numer. Weronika chciała powiedzieć, że już nie trzeba, bo marzyła tylko o tym, żeby stąd wyjść i wrócić do samochodu, a już na pewno nie zamierzała więcej się z Madejem w jakikolwiek sposób kontaktować. W okolicy znajdzie na pewno dużo innych pięknych dworków dla matki. No to niech pani zapisze sobie mój numer. Naciskał Sebastian Madej. Źródła potwierdzają, że 80-letnia Leokadia Orłowska nie żyje. Rozległ się głos spikerki z radia, zanim Weronika zdążyła cokolwiek odpowiedzieć. Pani Orłowska bardzo wiele zrobiła dla naszej społeczności. Ostatnie lata spędziła w domu złożona chorobą. Mówi się, że przed południem została zamordowana. O tym właśnie wcześniej mówiłem, jak myślałem, że pani jest od niego, mruknął Madej. Tam nie wszyscy są tymi, za których się podają. Mężczyzna skupił się na słuchaniu wiadomości i wyglądał, jakby przestał interesować się Weroniką. Podgórska uznała, że to doskonały moment, żeby wreszcie stąd wyjść. Napisy na ścianie i dziwne zachowanie Sebastiana Madeja, a do tego opowieść tej staruszki ze wsi robiły swoje. Ja już pójdę. I dobrze, może klątwa jeszcze pani nie dosięgnie. Była tu pani tak krótko. Zaśmiał się Sebastian Madej. Proszę pamiętać, kto tu wejdzie, niech porzuci nadzieję. Umrze, ale czyż nie wszyscy umieramy? Wcześniej czy później? Weronika ruszyła do drzwi, nie czekając na dalszą część wywodu. Otworzyła zamek drżącymi rękoma. Cały czas miała wrażenie, że za chwilę mężczyzna chwyci ją za ramię i uniemożliwi jej ucieczkę. Nic takiego się na szczęście nie stało. Wypadła na dwór i popędziła z powrotem do samochodu. Czuła się jak histeryczka, ale nie chciała zostać ani minuty dłużej w tym miejscu. Wskoczyła do jeepa i ruszyła. Nie zawracała sobie głowy zapinaniem pasów. Bajka machała ogonem, uradowana, że znów są we dwie. Podgórska przyspieszyła. Chciała jak najszybciej stąd odjechać. Odetchnęła dopiero, kiedy minęła ostatni dom we Wnykach i wjechała na dziurawą leśną szosę. Nadal była tak roztrzęsiona, że o mało nie wjechała w rozpędzony samochód, kiedy włączyła się do ruchu na głównej szosie. Niezapięty pas sprawił, że o mało nie uderzyła w okno. Serce biło jej tak mocno, że wiedziała, że musi się trochę uspokoić, zanim pojedzie dalej. Zjechała na pobocze i zatrzymała się obok drewnianego znaku kierującego przejezdnych do Wnyków. Klątwa, zaśmiała się nerwowo. Kto pojedzie do dworku we Wnykach, umrze. Tak powiedział Sebastian Madej. Staruszka z wioski też twierdziła, że to miejsce jest przeklęte. I proszę, przepowiednia o mało się nie spełniła. Gdyby Weronika nie zahamowała gwałtownie, kto wie, jakby się to skończyło. Dotknęła ręką brzucha. Musi bardziej uważać. Już dobrze, powiedziała, kiedy bajka zapiszczała z tylnego siedzenia. Nagłe zahamowanie ją też musiało przestraszyć. Zaraz ruszamy. Podgórska włączyła radio, żeby zająć myśli czymś innym. Leciała właśnie jakaś skoczna piosenka, której nie znała. Nuciła przez chwilę melodię. Nie była trudna. Czuła, że powoli się uspokaja. Spróbowała skupić się na myśleniu o śpioszkach, które włożyła do bagażnika. To był element niespodzianki dla Daniela. Postara się, żeby je odkrył w łazience, a potem oznajmi mu dobrą nowinę. Uśmiechnęła się. Na samą myśl poczuła się lepiej. Telefon zadzwonił, kiedy zapięła pas i miała ruszyć. Rozdział 8. Dom. Wtorek, 20 lutego 2018. Godzina 15. Klementyna Kop. Klementyna odetchnęła jeszcze raz głębiej. Musiała zdjąć przepocone ubranie i się przebrać. W swojej kryjówce nie mogła się dokładnie umyć. Był tu tylko maleńki, zardzewiały kranik, więc przebranie się musiało wystarczyć. Zapewne śmierdziała, choć sama już tego nie czuła. Pot i zatęchłe ubrania, które tu znalazła, nie mogły temu zapobiec, ale o to przecież chodziło. Taki był plan. Stać się niewidzialną. Na łachmaniarze nikt przecież uwagi nie zwracał. A
Łachmaniara Kop, niewidzialna, aż nie dokona tego, co musi. Usiadła na łóżku. Korciło ją, żeby wyjść gdzieś pomiędzy ludzi i ukraść kolejny telefon. Może zadzwonić do Podgórskiego jak wcześniej. Głupia stara baba. Nie mogła już tego zrobić. Wystarczyła chwila słabości 20 dni temu. To już 20 dni. A może 21? Jaki dziś dzień, co? Wtorek? No, to 20. Ledwo dziś zdołała uciec. Ludzie z firmy może i stracili czujność przez ostatnie tygodnie, ale teraz, kiedy Leokadia nie żyła, zapewne byli już z powrotem w pełnej gotowości. Kop nie mogła wyściubić stąd nosa. Co to, to nie. Przynajmniej przez jakiś czas. Jeżeli zaryzykuje, to najprawdopodobniej ją złapią. Zakaszlała znowu. Nie czuła się najlepiej. A może jednak wybrać się do dworku we Wnykach, co? Klementyna i tak planowała to zrobić dziś po powrocie. Ten dredziarz zmusił ją do ucieczki i zmiany planów. Kop postanowiła się ukryć, ale trzeba było chyba się ruszyć, mimo wszystko. Zdecydowała w końcu, że poczeka do wieczora i załatwi we Wnykach, co trzeba. Wstała. Podeszła chwiejnym krokiem do półek. Kręciło jej się w głowie z emocji. I od dłuższego czasu miała chyba temperaturę. Musi zmienić ubranie, bo rozchoruje się jeszcze bardziej. Spojrzała na ziemię. Jej kurtka bojówki i bluza leżały na ziemi, całe we krwi. Ich nie mogła włożyć. Nie nadawały się do niczego, a już na pewno nie mogła wyjść w nich na zewnątrz. Zaschnięte brunatne plamy od razu rzucałyby się w oczy. Klementyna zdjęła z haczyka nową koszulę, właściwie starą. To była ostatnia, której nie miała jeszcze na sobie. Musiała wystarczyć. Kop przebrała się szybko, żeby nie marznąć więcej, niż to było konieczne. Wrzuciła przepocone ubranie na półkę i włożyła z powrotem wyleniały płaszcz. Jeden z tych, które tu były od tak dawna, w czasach, kiedy nazywano ją zupełnie innym imieniem. Po namyśle rozgarnęła łachmany na półce. Z tyłu ukryty był pistolet. Wzięła go do ręki, spojrzała na swoje dłonie. Dłonie morderczyni. Rozdział 9. W drodze do Brodnicy. Wtorek, 20 lutego 2018. Godzina 15. Aspirant Daniel Podgórski. Nie uważasz za dziwne, że to Nowakowski odkrył ciało? Zapytał Podgórski. Mieli właśnie jezioro Niskie Brodno. Dojeżdżali do Brodnicy. Dyżurny kazał im się trzymać z daleka od Wielkiego Leźna i Daniel zamierzał słuchać polecenia. Przynajmniej na razie. Postanowili więc z Emilią, że wrócą na komendę i dyskretnie spróbują zasięgnąć języka wśród kolegów. Kończyli służbę, więc nikt nie mógł im zarzucić, że zaniedbują obowiązki. Pies ogrodnika z ciebie, zażartowała Emilia, poprawiając farbowane niemal na biało krótkie włosy. Sam zdradzasz żonę, a co, jej nie wolno? Strzałkowska mówiła niby lekkim tonem, ale Daniel wiedział, że to pozory. Bardzo to przeżywała. Szczerze mówiąc, on też miał dosyć ukrywania się. Przez ostatnie tygodnie doszedł do perfekcji w udawaniu idealnego męża, choć podjął już decyzję. Postanowił tylko, że poczeka, aż nabierze pewności, że Weronika nie jest w ciąży. Teraz żałował, że w ogóle przystał na jej prośbę, ale nie mógł przecież wiedzieć, że Emilia do niego wróci. To była naprawdę ogromna ulga, kiedy Weronika powiedziała mu dziś, że będą musieli próbować znowu. Oczywiście już nie zamierzał. Zamierzał za to jej powiedzieć, że to koniec ich małżeństwa. To będzie trudna rozmowa, wiadomo. Wkurwiał się na siebie, że do takiej sytuacji doprowadził. Ale wściekanie się nic nie pomoże. Trzeba było po prostu przeprowadzić to do końca. Musieli przez to przejść. Nie było wyjścia. Dobrze wiesz, że nie o to mi chodzi. Mruknął, porzucając swoje rozważania. Ta! Zaśmiała się Strzałkowska. Daniel pstryknął jej palcem w bok. Ej! Zawołała. W tej chwili najbardziej pragnął zatrzymać samochód i powtórzyć to, co niedawno robili nad Zbicznem. Niestety nie było teraz na to czasu. Musiał chociaż przez chwilę nie myśleć o jej ciele. Może i nie było tak idealne jak to Weroniki, ale za to doskonale pasowało do jego ciała. Położył Emili rękę na udzie. Nie mógł się powstrzymać. Strzałkowska wzięła jego dłoń w swoją. Dobrze wiesz, że nie o to mi chodzi, powtórzył. Ten cały Nowakowski zjawia się u nas tuż po śmierci Joanny Kubiak i teraz przyłapuje Klementynę przy ciele Leokadii Orłowskiej.
Sugerujesz, że były twojej żony zabił dziennikarkę, a teraz tę starszą panią? Daniel zerknął na Emilię. Posłała mu sarkastyczny uśmiech. Poczuł, że kąciki jego ust również idą do góry. Odkąd znów zaczęli się spotykać, czuł się jak zakochany szczeniak. Co więcej, to było bardzo, bardzo przyjemne. Jakby wszystkie elementy trafiły znów na swoje miejsce. Podgórski czuł się po prostu szczęśliwy. Nawet teraz, kiedy czekała go wieczorna rozmowa z Weroniką, a Klementyna Kopp znów była podejrzana. Nawet to wszystko nie mogło zakłócić radości, która go rozpierała. Nic nie sugeruję, powiedział, próbując się za bardzo nie uśmiechać. Nie chcę tylko, żeby Klementyna została uznana za winną. Wiesz przecież, że ma wszystkich przeciwko sobie. Podgórski próbował przez ostatnie 20 dni coś zdziałać, ale niewiele udało mu się osiągnąć. Kwestia tatuażu Joanny Kubiak nie wzbudziła zainteresowania szefostwa. Daniel nie mógł wprost powiedzieć, że Klementyna do niego zadzwoniła i mu o nim opowiedziała. A już na pewno nie zamierzał mówić, że przyznała się do winy. Wiedziały o tym tylko Emilia i Weronika. Dwie kobiety, z którymi dzielił obecnie życie. Poza tym, jak mógłby wytłumaczyć, że stary tatuaż był istotnym elementem, skoro sam nie wiedział dlaczego? Klementyna nie uznała za stosowne mu tego wyjaśniać. A pomyślałeś, że ona naprawdę mogła to zrobić? Zapytała Strzałkowska. Że Kop naprawdę zabiła? I ty, Brutusie, zażartował Podgórski. Dobrze wiesz, że nie o to mi chodzi, powiedziała Emilia, powtarzając jego poprzednie słowa. Zdaje się, że Ziółek znalazł jej ślady przy ciele Joanny Kubiak. I biologię, i paluchy. Klementyna tam była. Równie dobrze mogła... Wiesz, że Ziółkowski nienawidzi Klementyny, przerwał jej Daniel. Będzie szukał tak długo, aż znajdzie coś, by ją pogrążyć. Nie chodziło o preparowanie dowodów. Daniel wątpił, żeby szef techników posunął się aż tak daleko, ale było pewne, że dołoży wszelkich starań, by znaleźć choćby skrawek dowodu przeciwko Klementynie. Znajdzie nawet to, co inni być może by przeoczyli albo uznali za nieistotne. Ziółkowski zajmował się tym przez ostatnie 20 dni. Ubranie Joanny Kubiak zostało sprawdzone dokładniej niż chyba jakikolwiek dowód rzeczowy w posiadaniu ich komendy. Całe szczęście, mimo jego starań, nadal nie udało się znaleźć przekonujących dowodów. Prokurator Więcek kazała więc szukać dalej, a przede wszystkim sprowadzić na komendę samą KOP, by złożyła wyjaśnienia. To, że biologia i paluchy są na miejscu, to oczywiste. Wiemy, że KOP tam była. Odebrała telefon, ale wzywała pomocy, przypomniał Daniel. Więc może znalazła tę Kubiak martwą i chciała... Dlaczego w takim razie się przyznała? Wtrąciła łagodnie Emilia. Może kogoś chroni, powiedział Daniel. To było jedyne wyjaśnienie, jakie przychodziło mu do głowy. To nie ma sensu. Wtedy zgłosiłaby się oficjalnie na policję. A przecież się ukrywa i zadzwoniła jedynie do ciebie. Dlaczego chciałaby kogoś chronić i to tylko przed tobą? Na to Podgórski nie znalazł odpowiedzi. Nie podoba mi się, że sprawy prowadzi Fijałkowska. Mruknął więc tylko. Zanim Jurek Jeleń się rozłączył, powiedział im jeszcze, że sprawę przejęła Laura. Daniel wiedział, że Fijałkowska chce wrócić do wydziału. Zapewne zrobi wszystko, żeby potwierdzić wersję, która najbardziej odpowiada górze. Klementyna Kopp miała być winna. A co sądzisz o tym, jak ta Leokadia Orłowska zginęła? Zapytała Emilia. To właśnie było najdziwniejsze. Rozdział 10. Rozdroże przed wnykami. Wtorek, 20 lutego 2018. Godzina 15. Weronika Podgórska. Weronika sięgnęła po telefon. Spojrzała na wyświetlacz. Zdjęcie Mariusza wprawiło ją w osłupienie. Zrobiła je dawno temu, kiedy byli na jakimś spacerze w łazienkach. Widać, nadal było przypisane do kontaktu. Wahała się przez moment. O co chodzi? Zapytała gniewnie, odbierając prawie w ostatniej chwili. Ale milutkie przywitanie, zażartował Mariusz Nowakowski. Miała ochotę coś burknąć, ale się powstrzymała. Nie chciała dać mu satysfakcji. Zbyt wiele razy popełniła ten błąd. Wiedziała, że były mąż od początku lutego jest w Lipowie. Zatrzymał się u ich dawnego wspólnego znajomego, juniora Kojarskiego. Wcale by o tym nie wiedziała, gdyby nie to, że Lipowo aż huczało od plotek o przyjezdnym warszawiaku. Weronika nie była zadowolona, że Mariusz tu przebywał. Sama świadomość, że eks-mąż jest w tym samym miejscu, co ona, zdawała się rozdrapywać stare rany.
Przeprowadziła się kilka lat temu do Lipowa dokładnie po to, żeby o nim zapomnieć i zacząć nowe życie. Tymczasem on nagle przyjeżdża. Po co? Był ostatnią osobą, która wybrałaby się dobrowolnie na wieś. Musiał mieć tu jakiś interes. Jaki?